Witam, tutaj Stefek. Zapraszam na nowego let's playa z serii Zagrajmy w Raymana 3. No i kilka informacji na wstępie. Dlaczego zacząłem nową serię, nie kończąc tamtej? Problemy techniczne, niestety Fraps odmawia mi posłuszeństwa. I programy do montowania też niestety. Przez co występują błędy w obrazie, jak i w dźwięku. Komentarz będę dogrywał po nakręceniu odcinka. No niestety Fraps mi się zbuntował i nie mogę jednocześnie nagrywać dźwięku z gry i dźwięku z mikrofonu. No to wpisujemy imię, oczywiście się nie zmieściło. No i zapraszam do obejrzenia intra. No więc zaczynamy rozgrywkę. No dobra, wystarczy tego oglądania. Czas się wziąć. Od razu z góry mówię, że ten let's play będzie bardziej luzacki. Jeżeli zdarzą się jakieś wulgaryzmy, to się nie zdziwcie. A będę opisywał głównie to, co dzieje się na ekranie. O nie, znowu ten przypał. Na razie zapieprzamy na jakiejś muszce, wróżce, czy co to tam jest. Walą do nas! No, rąk nie mamy niestety. Ktoś nam zapieprzył. Komentarze tych stworków są czasami ciekawe, więc postaram się zrobić tak, żebyście mogli je słyszeć. No, pierwsza misja jest polega właśnie na lataniu. To jakieś pnie sobie fruwają. Ktoś do nas napieprza z jakichś muszkietów. Skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! No i na początek szybkie ukończenie poziomu, ale nagrywam dalej. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, przejdziemy pół przynajmniej następnego poziomu. No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A, bardzo śmieszne. Kiedy je zdejmiesz?
No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest, przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. Oho, nieźle. Wygląda no na to, już że wiemy, kto zapieprzył swoimi rękami. To zapieprzył nam. Jak znam ręce. Tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie no, złapać. Ta wróżka ma bardzo dziwne poczucie humoru. A właśnie, zapomniałem. On tutaj pieprzenie że o punktach to jest naprawdę nic ciekawego. Pozwól, no, ale że ci już niech przeleci tylko sobie. Patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać no dostęp do ukrytych poziomów, będę starał więc się nabijaj jak ile wlezie. Punktów. Zebrać. Ta instrukcja to taka bardziej cegła. No tutaj ale to i owo uczymy można się znaleźć. Poruszać. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz. Komentarze tej wróżki czasami dobijają naprawdę. A żeby zaatakować, ale trzeba to tam. Wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie niszczymy czas, no ale w łeb go, w łeb go. Nie trafiłem. Coś mam, jakiś problem widzę. O, udało się. Dobra, lecimy dalej. Tutaj niepotrzebnie poszedłem. Dawno w żadną platformówkę taką nie grałem, więc moje umiejętności manualne są dość słabe. No ale z czasem na pewno się to poprawi. Jeszcze kilka słów co do poprzedniej serii tych gruntów. Zamierzam ją kontynuować. No, postaram się wypuszczać odcinki jak najczęściej. Na zmianę będę prawdopodobnie wrzucał. Chociaż chyba więcej Raymana będzie, bo jest ogólnie dłuższa gra. Zaiste, Raymanie. Woda strasznie źle w tej grze wygląda, nie wiem dlaczego. Co? To jakaś paranoja! Piszą, że możesz zapindzialać piórami jak śmigłem! Zapindzialać piórami jak śmigłem! W ogóle traina jest bardzo ciekawa, ma... Dopracowana jest grafika. Jak na starą grę. Nie pamiętam z którego to jest roku, no ale kilka lat ma. Tutaj zeskoczyłem tylko po punkty. Globox! Które przeoczyłem Globox! Wcześniej. No powiedz coś! No, ta plansza Globox! Polega na ściganiu Globoxa. Tego dużego fioletowego albo niebieskiego stwora. Globox! Okruszka lata dookoła nas i działa nam na nerwy ogólnie. Ta, jasne, brawo! Faktycznie jesteś debeścia! Globox! Globox! Gdzie tego zdeba wywiało? No i zapindalamy uszami jak śmigłem, jak to powiedziała wróżka. No, brawo stary! Tutaj popis umiejętności manualnych, nie umiem złapać diamentu. Za chwilę kolejny będzie fail. Ale... Co to byłaby za gra, jakby była idealna? I mam problem z skoczeniem właśnie na tego grzyba. No zresztą, no chyba teraz mi się uda już. A nie, dupa. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Limit czasowy na YouTubie. Radę Rusałek. Och, ty w mordę. Radę Rusałek zrobimy w następnym odcinku. Jak chcesz poszaleć, mam nadzieję, to że ta seria adres. Lepiej same wyjdzie po wrzuceniu ją na YouTube niż poprzednia. Trochę zmieniłem kilka programów. No, ale dzięki za uwagę.